Agustynie. Dzień dobry, moi drodzy. Witam was o godzinie 4. Zgadnijcie, kto wstaje za 3 godziny. Ja i Paulina. Poznajecie pierwszego gościa naszej podróży życia. Uhu, Paulina jedząca tosta. O jest, tylko zrobiła bardzo dobre tosty, także smacznego, widzowie. Mi już zabrakło sera, miałam tylko jeden plasterek, więc ja będę jadła z czekoladą. Nie, ja myślałam, że ty masz też dla siebie. To jest w ogóle nasza próbna fryzura. Z tyłu, naprawdę klasa. Pinterest, walizka. No. Ale myślę, że nie przetrwa naszej bardzo długiej nocy, więc zaraz sobie zmienię tą fryzurę. Jeszcze z rzeczy, które muszę zrobić, to mam takie krzaczory, że chciałam sobie jeszcze brwi wyregulować. Teraz to nie wiem, czy już nie mam wywalone i po prostu nie pójdę spać. Aczkolwiek siedziałyśmy do późna nie bez powodu, ponieważ ja i Paulina jesteśmy tak zapracowane. Ja montowałam film z pakowania, który wlatuje na kanał dzisiaj, kiedy ja będę siedziała w samolocie. Robiłyśmy miniaturki, Paula też montowała. Właśnie się jaramy, rozmawiamy o naszych wakacjach, także ten vlog będzie taki... z lotniska, z samolotu. Pierwszy raz będę leciała 10 godzin. Będziemy jeść. Może nie na szklanych talerzach, ale będziemy jeść w samolocie. Super! Jaka ekscytacja, będziemy jeść w samolocie! Mnie to naprawdę tak ekscytuje. Ja jestem mega ciekawa, co ja dostanę. Cheers. Za podróż. Troszkę się zaczęłyśmy wysychać, że możemy nie wstać, bo Paulina ponoć ma jakieś problemy ze wstawaniem. To by było najgorsze, byłybyśmy tak przegrane, wszystko jest opłacone, zorganizowane, a my nie wstaniemy na, chciałam powiedzieć pociąg, ale słuchaj, na pociąg, ponieważ teraz jest prezydent i dosłownie wylatuje dzisiaj, razem, nie razem z nami, ale tego samego dnia, więc nie możemy sobie po prostu Uberem pojechać na lotnisko. Komplikacje już na samym początku. Macie jeszcze dwie osoby, które będą w naszej super ekipie, w ogóle z Pauliną się widzę drugi raz w życiu. Okej, mamy już 4:40. Czy jest to odpowiedni moment, aby jeszcze sobie zrobić henne na brwi? Tak, zdecydowanie. Robisz henne? No sobie stwierdziłam, że... czemu nie? Na kolejny głupi pomysł. No jest. Wow. Co prawda złote by pasował bardziej. Wszystko jest złota, to nagle srebro. Mega słabo. Pamiętajcie, subskrybujcie. Dobra, idę dalej. No, a my teraz już serio, do jutra. Już obiecuję, nie zrobię nic głupiego. Idę do łóżka. Ja teraz już wstaję i śledzę cały czas Ubery, ponieważ mamy godzinę 7:30, więc teraz jest dość korkowa Warszawa, a to będzie przypał, jak będziemy stać w mega długim korku i się spóźnimy, dlatego cały czas to kontroluję, już lecę się przemyć, ubieramy się i będziemy gotowe. I teraz robię oficjalny przegląd, jeszcze raz moje listy w notatniku, w poprzednim filmie pakowaliśmy się razem, także tam wam wszystko pokazałam, a teraz sprawdzę, czy aby na pewno wszystko mam i sprawdzę 10. raz, 100. raz, czy mam ze sobą paszport. Dobra, ja jestem gotowa, także zapraszam na outfit check. Zwykła czarna koszulka z działu dziecinnego Zary. Cool. Dresy, długie skarpety. Do tego taka większa bluza z handem, która jest milutka i będę mogła się nią okryć. Warkocze, żeby było wygodnie. Ubieram takie buty i na górę po prostu biorę coś takiego, nie biorę kurtki zimowej. Dobra, jesteśmy już totalnie zwarte i gotowe. Uber już czeka. Biorę walizę, torbę. Wszystko mam. Na razie idzie nam bardzo dobrze, jesteśmy już na Dworcu Wschodnim, lecimy coś zjeść. Myślę, że jednak to będą frytki. O, w sumie takie mało ludzi. Przepiękne śniadanie. Po prostu niesamowite dla mnie jest to, że kubek wrzącej wody i torebka kosztuje 9 zł. Ale cóż, w sumie herbata była droższa od frytek prawie, że. Akcja dopijanie całej wody. Lecimy na kontrolę. Kogo przeszukają osobiście? Pewnie mnie, nas. Paulina sobie generalnie wymanifestowała i miała problem przy odprawie. O, ja nie, także trzeba uważać na słowa teraz. I teraz szukamy jakiegoś miejsca na zdjęcia. Influencerki na wakacjach. Mhm. O, jest, ale zdjęcie na lotnisku my. Zawsze chciałyśmy obie, także idealnie się dobrałyśmy. Tak. Będzie zdjęcie z lotniska nareszcie. O, idealnie. Backstage prawdziwego życia influencerka na lotnisku. O, poznaliście już trzecią osobę naszej ekipy. Ola, dzień dobry. Dzień dobry. A tu już jest nasz samolot i on jest naprawdę duży. Nigdy nie leciałam tak dużym samolotem. Jestem ciekawa, jakie rzeczy dostaniemy i tak dalej. So. Dobra, moi drodzy, już zaczęliśmy wchodzić na pokład, także... Thank you.
jeszcze nie jest głośno, to mogę coś mówić. Jesteśmy na pokładzie. Dobra, znowu. Paulina, siedzę po środku, czuję się całkiem bezpiecznie. Z pierwszych rzeczy mamy kot i poduszkę. Musimy zrobić test koca i poduszki. Gdzie mogę was postawić? Okej, mamy, moi drodzy, monitorki. Proszę bardzo, jakie mądre. Nie widzimy, co Ola ogląda. Mhm, bardzo inteligentne. Okno przyciemniane. Nie prezentujemy, bo my chcemy mieć słońce, ale przyciemniane, tak. Okej. Okay. To jest stoliczka. O, i tutaj was gdzieś postawię, myślę. Torebeczkę, mam nadzieję, że nam się nie przyda. Idealne miejsce na statek. No, ja pierniczę. Faktycznie, idealnie tak ułożone. Otwieramy, moi drodzy. O, gdzie to jest? No. Ja bym straszyła. Całkiem przyjemna. Mamy też kocyk, niebieski, nie jest różowy, co prawda, więc tu mu odejmiemy od razu punkcika. Milutki, milutki, dotknięcie, ocencie teksturę. No to o, coś wkładamy, o. Naprawdę ekstra. Dzień dobry. Prosimy o umieszczenie dużego bagażu. Dobra, czas na test monitorka. Dotykam go po raz pierwszy razem z wami. Uwaga. O, mamy filmy, telewizja, muzyka, gry. O, mamy gry! I nie musiałam instalować na telefon. No ekstra. Mój lot. O, ja bardzo lubię śledzić. O, no i nie pokażę. Ja chyba najbardziej będę śledziła po prostu lot. Bardzo mnie to fascynuje, gdy widzę tą całą mapkę, gdzie ten samolot jest. O, jesteśmy w Warszawie, proszę państwa. Dobra, patrzcie. No, halo! Proszę państwa, no nie. Dzień dobry. No. Guma na początku i na końcu. To jest must have, żeby się nie zatykają uszy. Dobra, eksplorujemy dalej. Zaczynamy zaraz startować i będziemy lecieć tak. Tak. Czy będzie Frozen? O mój Boże, Paulina, jest Frozen. Jest Frozen. O, Millerowie, bardzo lubię. Dobra, cool. Zaczynamy startować, także wyłączam wszystko, pasy zapięte i czekamy na jedzenie. No, ura, Warszawa. Będę próbowała mówić do mikrofonu i mam nadzieję, że będzie mnie słychać. O, robimy próbę testu. Odsłuchuję. Dobra, był to genialny pomysł, także mogę do was mówić. Dostaliśmy słuchaweczki. Prezentacja słuchaweczek. Na. Piękne. Świetne. I chusteczki odkażające. Co zwiastuje? Jedzenie. Pierwszy raz będę miała sytuację, w której będę mogła się zapoznać z jetlagiem i w sumie to jest dość zabawne, ponieważ mamy godzinę 13:00, na czas Polski mamy być jakoś o 23:00, a w naszym miejscu będziemy o 17:00, więc nie będziemy widzieć ani razu ciemnego nieba. Będzie to naprawdę mega doświadczenie życiowe. Dziękuję za uwagę. Usłyszałam słowo smacznego. To już jest bliżej niż dalej. ASMR. No można się sztachnąć nieźle, nie powiem. Ale daje. Dobra, także ja sobie wzięłam soczek jabłkowy. Durydu. O, to wygląda trochę jak pojemnik z moczem. Ja tutaj mam białe winko, Paulina wzięła czerwone winko. Oh yeah. Cheers. A Ola, cheers, soczek. Tak. Wybiła godzina 14, mamy jedzenie, mamy kurczak albo pierogi. Ja myślę, że pierogi, bo kurczak nie wiem w jakiej formie, ale pierogi też nie wiem jakie. Bardzo mnie to jara, naprawdę. Ekscytacja level wysoki. Potwierdzam. Okej, Paulina potwierdza. Także lecimy, wzięłam sobie kolejny soczek jabłkowy i tutaj mamy pierogi i proszę państwa, one naprawdę całkiem ładnie pachną, także zaraz będziemy próbować. Z cebulką, obstawiam, że no ruskie są to pierogi, także fajnie. Ciastko również wygląda dobrze, tutaj kruszonka na górze, tutaj bułeczka, masło, nienawidzę masła, także masło. Jezu, ja też nienawidzę masła, masło jest najgorsze. Naprawdę? Siski? Antysiski. Mam kawałek masła i zjem sama. Oddamy ci. I tutaj mamy taką sałateczkę, pomidor, ogórek, feta, tutaj mamy kaszę, jakiś sosik i brokuła. A ja mam wersję z kurczakiem. O właśnie, tutaj mamy kurczaczka. Okej, czy to są ziemniaczki tam? Właśnie nie wiem. ASMR, część kolejna. Sztućce nie są plastikowe, drewniane. Okej, chusteczka, już ratujemy. Gdzie influencerki 3, tam nie ma co jeść. Ola zrobiła statyw z herbaty. Jezus, mi już chce się sikać, jest taki duży chaos. Pachnie naprawdę dobrze. Jak na samolotowe jedzenie, które ponoć nie jest jakieś pyszne, bo jem pierwszy raz, to nie wiem.
ale naprawdę cieszę się, że wybrałam pierogi. Nie marudzę, nie wybrzydzam, a jestem niejadkiem. Naprawdę spoko. A twój kurczak, dobry? Dobry, chcesz to sobie spróbować? Nie, dziękuję. A chcesz coś pieroga? Bierz, ja wiem, że ty chcesz spróbować. Trzymaj. Warzywka, także mamy pomidora. Nie, no dobra, nie jest polane żadnym sosem, także ja jako niejadek mam znowu co jeść, także kolejna porcja. Good. Najbardziej się obawiam tej kaszy. Myślę, że to nie jest do końca mój smak. Co to jest za sosik? Ja lubię wiedzieć, co jem. A w sumie nie jest złe. Okej, jest naprawdę spoko. Dobra, ludzie, przegapiłam jedną bardzo ważną rzecz. W tej sałatce są oliwki. Jedna oliwka. I love oliwki. Na początku myślałam, że to fasola. Nie byłam zbyt zadowolona. Ale fakt, że jest oliwka, odmieniło moje całe życie. Chce mi się siku, ale walczę. Najpierw zjem, później się wysiekam. Ej, bo ja mam wrażenie, że mówię tak cicho, bo cały czas mnie słyszycie. Naprawdę, mam wrażenie, że tak szepczę tutaj. Ogólnie oceniam to na razie 9 na 10. Jeszcze deser przed nami. Cool, ocena 9 na 10. Dziękuję. Dobra, czas na toalety, moi drodzy. Bardzo ładnie. Mamy nawet żywego kwiatuszka. To się szanuje. Mamy tutaj różne kosmetyki. Wszystko, co ma być, jest. Ładne światło. Teraz będzie moja reakcja na to, która jest godzina, ponieważ celowo się nie patrzyłam teraz na telefonie. Nie mam pojęcia, która jest godzina, bo cały czas spałam. Przespałam turbulencje klasycznie. 19:30. No, to już spoko. Czyli sobie jeszcze mamy tak... No, to już taki lot do Egiptu. No, to dobrze. Dobrze, to ja się jeszcze wyśpię. Czyli wiedziałam, że ja mniej więcej ten lot prześpię. A proszę Państwa, 21:39, tymczasem za oknem. Oh yeah. My nie idziemy spać, my zaczynamy zabawę, a nie... Powiedziałam ja, ponieważ przespałam całą podróż. Nie zdążyłam zmontować filmu nawet. Wzięłam maseczki, syreczki, kremy. Ja wiedziałam, że tak będzie, że ja prześpię tą drogę. Także ja jestem idealna na podróżowanie, bo ja automatycznie śpię, więc... Były ponoć bardzo duże turbulencje, no i fajnie. A teraz czas na jedzonko, także zobaczymy, co dostaniemy. Dziękuję. No, bardzo spoko. Gnioki? No właśnie, gnioki są, no. Gnioki z owocami miałam. Widzowie, ja nie wiem, czy to jest śniadanie, czy to jest kolacja. Taki lunch chyba, tak? O co chodzi? Lunch? Albo o 22:00? Tutaj mamy owocki, także ja jestem bardzo zadowolona. Tutaj mamy gnioki w moim języku gnocchi. Krzywdząc. Zaraz spróbujemy, z czym to jest. Ja poczekam, aż ktoś spróbuje, bo ja nie lubię próbować pierwsze nowych rzeczy, także poczekamy na dziewczyny. No ja obstawiałam naleśniczki, no. Ciekawe? Ciekawe to jest dobre określenie. No najlepsze danie w moim życiu to nie jest. Test wiedzy o owocach. Arbuz. Ananas. Naprawdę bardzo skorzystałam z tych wszystkich filmów, muzyki. Obejrzałam równe zero czegokolwiek oprócz tej mapki, także mapka mi wystarcza do szczęścia. Widzicie, ja sobie obserwuję, kontroluję. Czas do punktu docelowego. Godzina. Mamy to. To gorąca herbatka z cytryną. Poprzednio podczas mojego snu zrobiłam sobie przerwę na siku, wziąłem sok jabłkowy. Napijam się łyka, powiedziałam, ej Ola, potrzymasz mi sok jabłkowy? I po prostu poszłam spać. Ola musiała walczyć go. Godziny podczas turbulencji. Ojej, teraz nie mogę się patrzeć na ten sok jabłkowy. Jest jakiś ultra słodki po przebudzeniu. Także herbatka grana. Dobra, ominiemy część maseczkową spa, ale cokolwiek zrobimy. Musimy zrobić. Ja pierdolę. No to mega zrobiliśmy. Jezus, jak frysnęło. Przepraszam. Jak ktoś może sobie rączki umyć? Chce ktoś krem do rąk? Ja mogę chcieć. Proszę. Proszę Państwa, lądujemy. Ja i moja choroba lokomocyjna modlimy się, żeby Pan już zaczął lądować. Ja nie wiem, co on sobie po prostu leci gdzieś naokoło. O, IKEA jest nawet wspaniale. O, skryteczki z IKEA. Dziękujemy, Panie pilocie, że obyło się bez dziury w samolocie. Dobra, jesteśmy na lotnisku. Teraz pytanie, czy nas wszystkich wpuszczą? Czy ktoś wraca? Nie wiadomo.
Zobaczymy. Proszę Państwa, idziemy tutaj do mini pociągu. Czekamy na kolejne. Czekamy w kolejce już 40 minut, jeszcze sobie trochę postoimy. Słodka tam są ludzie z balonami, czekają. Dobra, przyjął nasz Uberek, let's go. Drodzy, jesteśmy, jest przepięknie. Próbujemy się dostać na nasze Airbnb. Ale no jakby to jest tutaj. Myślę, to jest tutaj, żeby nie było jeden Airbnb. Patrzcie, jaki to jest przepiękny widok. Wy to widzicie, wszędzie są palmy. Tu mamy jakieś wieżowce, Jezus! Ale jaram i teraz w ogóle do mnie to dopiero dotarło, że ja tu jestem, jak poczułam w Uberze ten zapach. I can't, naprawdę, to jest po prostu coś pięknego, niesamowitego, się zaraz popłaczę ze wzruszenia. Jest tak gorąco, jest tak pięknie. Wow. Robimy pierwsze, moi drodzy, wrażenie na nasze pierwsze Airbnb. Czyściutko. Ładnie. Sukces. Zobaczcie, jest Junio. W Targecie to jest w ogóle spełnienie moich marzeń. Tak mnie zawsze jarały, jak wyglądamy, jak ludzie są w Targecie. Mega fajnie. Gdzie jesteśmy z Pauliną? No! I Julka się uparła na drinka. Tak, to są takie ładne, ładne, kolorowe ponoć drineczki. Musimy to przetestować na pierwszą noc. O wow! Ej, mega, podoba mi się. Nawet to mi jara. Boże, ale to będą cudowne vlogi, nie mogę się doczekać. Pierwsza rzecz, jaką kupimy w Stanach. Oczywista oczywistość. Niesamowite, moi drodzy, co oni właśnie mają wszystko do zrobienia. Mają milion takich różnych przekąsek. Jezu, ja kocham takie przekąski. Ogóry. Ej, musimy wziąć ogóra. Pierwsze zakupy w Targecie. Mega fajnie. A może pochwalić się, co kupiłaś? To zaraz, zaraz robimy haul. Ulicą dosłownie są wszystkie praktycznie fast foody. Tu było Taco Bell, tam było coś, którego nie znam. Przed nami McDonald's i Wendy's. Jest cudownie. A, to jest czas na amerykańskiego McDonalda, ponieważ inna się zamknęła. A tu jest dużo ludzi, więc może będzie ok. Dobra, moi drodzy, robimy open boxing, wzięłam spicy chicken. Okej, burger wcale nie jest tak wielki, bo frytyjki sobie jest ogromne. No właśnie, jest inna buła. Jezus, ile tej sałaty dali, ja w szoku, że to Ameryka. To ja ciebie nagrywam. Okej. Ciężko ocenić. Co to znaczy? Smakuje jakiś taki chicken buł? No, nie, spoko, spróbujcie. Ciężko, bo to jest coś innego po prostu, jest inna w ogóle buła, ale jest spicy, więc przynajmniej wiecie. Jest okej. Okay. Drodzy, wy już się meldujemy po całym dniu. Trzymajcie się, mówi do was Julia Machłoniejku, który jest 16 godzina. Dobra.